Ależ my się szybko przyzwyczajamy do dobrego co? Jeszcze rok temu wszyscy robiliśmy wielkie oczy, kiedy widzieliśmy możliwości Chata GPT, Midjourney, czy nawet tworzenia filmów, tak jak tu widzicie, z Willem Smithem jedzącym makaron. No, może nie zachwycał nas tak wtedy, je, yeah, jaki niesamowity hollywoodzki film, ale to wszystko robiło AI z tekstu, no więc było niesamowite. No ale dzisiaj co najwyżej może to powodować, że wzruszymy ramionami, ponieważ technologia tworzenia filmów niesamowicie wystrzeliła w czerwcu tego roku. Zobaczcie. W ostatnich dniach Zadebiutowały dwa nowe systemy: jeden chiński, drugi amerykański, dostępny także w Europie. No i one robią wow! Dla mnie wow wyjątkowe, ponieważ chcę pracować w tych narzędziach, mam mnóstwo pomysłów i czekam, kiedy osiągną one jakiś taki poziom, który pozwoli mi wykonać zadania, które sobie postawiłem w głowie. No i właśnie, jesteśmy coraz bliżej takiego momentu, bo to, co zaprezentował w tym tygodniu, a właściwie wczoraj, dokładnie wczoraj, Runway, czyli narzędzie do tworzenia między innymi wideo, jest niesamowite. Runway zaprezentował generację trzecią swojego narzędzia, które robi naprawdę wow. To znaczy, ja robię wow, jak patrzę na to, co to narzędzie potrafi zrobić. No i zobaczmy. Przyjrzyjmy się, a potem jeszcze pokażę Wam, co potrafi generacja druga, która jest już dostępna, właśnie dość długo, kilka miesięcy, i też jest fajna, ale nie tak fajna. To się nawet nie zbliża. No dobrze, subtelne odbicie kobiety w oknie pociągu jadącego z ogromną prędkością w japońskim mieście. Wygląda nieźle. Już jak jest dopasowany prompt, to mniejsza o to, by być może nie idealnie, natomiast efekt, który tu widzimy, jest wow, jest niesamowity. No, jeśli chcemy obejrzeć inne prompty i ich efekty, to serdecznie Was zapraszam. Link do tej strony runwayowej zostawiam Wam w opisie. No ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Te mrówy zachwycają ujęcie, bardzo zbliżone ujęcie mrówki wyłaniającej się z gniazda. Kamera cofa się ukazując okolice za wzgórzem. Oczywiście, możemy się jeszcze trzepiać, że ten prompt jest nieidealny. Mam nadzieję, że da się go pisać lepiej jeszcze, tak, żeby te filmy jeszcze lepiej odwzorowały to dokładnie, o co nam chodzi. Ale już teraz, no przecież to robi niesamowite wrażenie. Mamy też fotorealistycznych ludzi, więc wyraziste postacie z szeroką gamą działań, gestów emocji. No tego potrzebowałem najbardziej i to wreszcie prawdopodobnie. Dostanę. Dlaczego prawdopodobnie zaraz Wam o tym też opowiem? Więc dla artystów, jak tworzycie, chcecie stworzyć jakąś opowieść sci-fi, proszę bardzo, macie tutaj chodzącego osobnika i oczywiście możecie też zobaczyć więcej takich przykładów na samej stronie. No, wygląda to niesamowicie. Jak ktoś się tym nie podnieca, to znaczy, że powinien iść do seksuologa. No dobrze, zobaczmy dalej. Anime, jakieś tworzenie właśnie tutaj, ujęcia z boku ujęcia dynamiczne ujęcia jakichś dziwnych światów i niekoniecznie fizyczne przejścia od jednego elementu do innego, czyli jakieś drzwi, magazyn dom i przejście na morze no super, ujęcie do teledysku no przecież to jest rewelacja dajcie spokój, a to jesteśmy dopiero przecież po roku gdzie te modele wideo dopiero zadebiutowały no przecież cofnijmy się, to jest to rok temu Rok temu, w kwietniu, teraz w czerwcu 2024 mamy już yy, mamy już coś takiego. Ujęcie przez ramię kobiety biegnącej obserwującej w oddali rakietę. No cudo, cudo. No dobra, więc jak chcecie więcej, serdecznie Was zapraszam. Możecie sobie zobaczyć. I teraz, czy ten model jest już dostępny? No, z tego, co piszą i z tego, co ja widzę na swoim runwayu po zalogowaniu, a się zaloguję zaraz z Wami, no to nie jest jeszcze dostępny, ale też nie jest tak, że będzie dostępny nie wiadomo kiedy, ponieważ ma być dostępny w najbliższych dniach dla wszystkich. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Ojej, dzieje się. Wiem, że nie każdy z was, nie każdy musi mieć jakby tutaj pomysł na to, jak to wykorzystać, i jest mu to niepotrzebne, ale spójrzcie też na to, jako na efekt wielu y, badań i zaangażowania wielu osób, no i stworzenia czegoś, co jest po prostu niesamowite, nawet jak z tego nie zamierzamy korzystać. No to jest po prostu niesamowite. Przecież to ujęcie tego człowieka, który gra tutaj na pianinie, że ze światełkiem tutaj z boku. No jest ekstra, ekstra. I być może jeszcze nie teraz, ale za rok dwa, no te filmy już będą na takim poziomie jak najlepsze, dzisiejsze produkcje hollywoodzkie za miliony, miliony, nawet setki milionów dolarów. Okej, okay, ktoś może powiedzieć tam są osobowości. Tam jest gra, tam jest wszystko, ale my też będziemy mieli na to wpływ tutaj. Ja nie twierdzę, że wszystko zastąpi wszystko, wszystko co ai jajowe zastąpi wszystko co ludzkie, ale będziemy mogli tworzyć fajne rzeczy, niewątpliwie. No dobra, więc mam runway, ja zaraz się tutaj zaloguję na swoje konto, żeby wam pokazać jak to wygląda w generacji drugiej, bo póki co ją mamy, jak wiecie za parę dni będziemy mieli prawdopodobnie już generację trzecią i wtedy będziemy mogli, ja będę mógł na pewno i będę chciał i będę testował i wam pokażę moje efekty mojej pracy. Mam nadzieję, że będą takie same jak efekty, które oni tutaj pokazują, chociaż z góry od razu wiem i nie będzie to dla mnie wielkie zaskoczenie, że nie każdy prompt wypali, ponieważ przy generacji drugiej, żeby osiągnąć jakiś Fajny efekt, też tych promptów musiałem tutaj używać bardzo, bardzo wielu. No, ale zaraz Wam pokażę. Ale zanim jeszcze o tym, to tylko powiem Wam o tworzeniu generalnego modelu świata przez. Runway właśnie. Runway chce stworzyć taki model, ponieważ on pozwoli im generować jeszcze lepsze filmy, które są fizyczne, w które wszelkie jakieś interakcje obiektów, a przecież nie da się bez interakcji jakby tworzyć, tworzyć filmu, więc wszystko to ma być oddawane w takim modelu świata, który Runway chce stworzyć podobny cel i pewnie łatwiej osiągalny będzie miała, czy ma już Nvidia i pewnie też taki model już stworzyła, a i chwali się tym, że ten model jest generowany bardzo, bardzo dobry, co oznacza, że oddaje świetnie rzeczywistość. No dobra. Jest super, więc na koniec pokażę Wam tylko y, jakieś przykładowe asety, y, czy tam y, właściwie wyniki prac pisania promptu. Zobaczcie, jak radzi sobie generacja druga? Generacja druga jeszcze, jak dla mnie, nie była wystarczająco dobra. Jak widzicie, możemy tutaj Full HD sobie było stworzyć. Mogliśmy dać grafikę, to najlepiej działało, czyli dawaliśmy grafikę i określaliśmy, co ma się dziać albo czy określamy nadal, co ma się dziać, albo po prostu zostawialiśmy ten ruch do wygenerowania samego samemu runwayowi. Mogliśmy też mniej więcej określić, jak kamera ma się zachowywać. Różnie to wychodziło. Jak widzicie, wrzuciłem zdjęcie, potrzebowałem takiego fajnego ujęcia, gdzie liście się ruszają. No. No tak sobie to wygląda, ale zobaczmy jeszcze kilka innych rzeczy, zobaczcie jakie były problemy, czy są problemy ciągle, zobaczymy jak te problemy zostały wyeliminowane w generacji trzeciej, no, zobaczcie, ta twarz już nie wygląda, tu się gdzieś rozszerza, jakieś artefakty powstają, tu z tyłu zobaczcie, te postacie najlepiej przechodzą, zobaczcie, postać tu idzie i przechodzi sobie... Jakoś dziwnie, duchy. Gdybyśmy film o duchach chcieli kręcić, to być może, być może. Więc yy, takie efekty mamy. Zobaczmy jeszcze generację drugą. Yy, tak Zobaczycie po prostu jaki postęp. Tu określiłem, widzicie po prawej stronie, co ma się dziać, które elementy chciałbym, żeby się ruszały. Yy, czy tak się stało? No to zobaczcie. No yy, tutaj się ruszają, a ja tego nie określałem, więc ta precyzja... Co ma się dziać, nie była super, zresztą to też nie wygląda do końca naturalnie. Czym dłużej ta scena trwała, tym tutaj pojawiały się więcej jakichś zniekształceń, jakichś nienaturalnych elementów. Yy, więc, no, jest jak jest, czy było jak było, oby, mam nadzieję, było jak było. Kończąc, jeszcze Wam pokażę, może. Yy, kilka takich prac i też Wam pokazuję te, które jakby lepiej wychodziły, tak? No tutaj określiliśmy, że y, włosy silnie mają y, się ruszać na wietrze, tak? No w miarę się to udało, ale też zmieniałem trochę jakby kolor, barwę. No okej, okay, powiedzmy, że to tak ten... Y, że nie jest to źle, tak? Nie jest to źle, ale to ciągle jest jakby animacja jakiegoś, jakiejś grafiki... Niewiele się tutaj możemy jakby zrobić, się dzieje, nie? Na pojedynczym takim ujęciu. Ok, więc tu mamy ptaka, który się zaczął troszeczkę ruszać. Zobaczmy fale, jeszcze to jest to, co mogliśmy w generacji drugiej osiągnąć. Generacja trzecia, mówię, za parę dni, jeśli to będzie, to ja od razu przystępuję do pracy nad swoimi projektami i też pokażę Wam efekty, czy to rzeczywiście jest takie wow, czy nie. No dobra, więc widzicie, a to było rok temu to właśnie takie rzeczy się działy. To udało nam się osiągnąć. W zakresie grafik, w zakresie filmów, w zakresie tekstu mamy niesamowity przełom. Jeśli ktoś mówi, no dobra, ale jak to jeszcze wdrożenia, jeszcze to wszystko, to tak naprawdę nie funkcjonuje na co dzień ludzi spokojnie, spokojnie. To wymaga trochę czasu, od jakby nawet od wymyślenia jakiegoś pomysłu na wdrożenie firmy do jego wdrożenia mija mniej więcej rok. Więc, a, na, a nawet jeszcze pewnie tych pomysłów też nie wszędzie dzisiaj są. Natomiast, jeżeli w tym tempie dalej będzie się to rozwijać, a prawdopodobnie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem będzie, to za rok możemy się spodziewać. Rzeczy, które, przy których to, co teraz widzimy, będzie ee, tak jak wam przed chwilą pokazałem, ta generacja druga przy generacji trzeciej. A ciągle przypomnę, czekamy na prawdopodobnie najlepsze narzędzie do tworzenia AI-owego wideo w tym roku, w którym będzie Sora Sora OpenAI. Zapewne świadomie przedłuża moment jej pojawienia, żeby nie było od razu strajków yy, twórców filmowych, studiów filmowych, że właściwie to po co one? Oczywiście one też będą nadal tworzyć, wszyscy się na tym rynku przynajmniej w najbliższych latach odnajdą, więc to nie jest tak, że czeka nas zapaść, najbliższe lata to ciągle jeszcze możliwości, yy, podejrzewam, że i dekada, ciągle jeszcze możliwości, yy, gdzie możemy sobie wykorzystywać to AI jako tylko narzędzie, ale potem, potem zobaczymy, co to będzie, ale nie będziemy się przejmować tym, co potem, bo będziemy na bieżąco to obserwować i analizować. Jeśli Wam się podobało, jeśli podzielacie mój zachwyt nad AI, ale być może macie sceptyczne podejście, bo ja również nie jestem jakimś takim wielkim fanem, niezależnie od tego, nie jestem fanem, czy, czy jakby optymistą, bo fanem jestem, ale nie jestem optymistą aż tak wielkim, niezależnie od tego, jaki jest Wasz stosunek do AI, -a, a lubicie o tym posłuchać, będę Wam wdzięczny za Polajkowanie tego filmu dla twórcy jest to najlepsze podziękowanie, jeżeli Wam się podobało. Dzięki serdecznie i do zobaczenia w kolejnym AI Newsie.